Świat mórz i oceanów. Dieter Braun, wydawnictwo. Hamburski twórca wypracował własny styl ilustrowania popularno-naukowych książek dla dzieci. Jego zwierzęce portrety są wysmakowane kolorystycznie, lekko zgeometryzowane, minimalistyczne, ale z zachowaniem cech charakterystycznych dla gatunków. Jego album zabiera nas w podróż poprzez nadmorskie plaże, skaliste wybrzeża i latarnie morskie, aż do oceanicznych głębin. Przepiękna propozycja prezentowa dla dzieci od około 7 lat. Eksperyment z wodą i solą można natomiast wykonywać nawet z młodszymi przedszkolakami. Potrzebujemy jedynie wody, na przykład w słoiku, soli i przedmiotów, które toną w słodkiej wodzie. Mogą to być na przykład guziki, ale też nie mogą być jakieś bardzo ciężkie, jak kamienie, bo nie uniosą nam się, choćbyśmy nie wiem ile soli nasypali. No dobra, tutaj zobaczymy, czy jeśli zasolimy wodę, to nasze przedmioty okażą się lżejsze. O, to była ta łyżka, która sprawiła, że jeden guzik poszybował do góry. Nie widać, bo tutaj widać tylko sól. Guziki są już na powierzchni. Wystarczyło chyba z 8 łyżek porządnych. I mamy morze martwe.